Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku dedykowanym, jak to mój kolega śmieszny mówi, pantofelkom, czyli całym butom dla samochodu, czyli oponom oraz felkom. Jak tutaj widzicie, jest to kółeczko od skandynawskiego brata, właściwie to od Szweda. Od Szweda, czyli od Volvo. I teraz tak, auto przyjechało dla mnie na serwis powłoki od Nanolexa. I słuchajcie, to co Wam chciałem powiedzieć, ponieważ sam w to do końca nie wierzyłem. Chciałem Wam pokazać przede wszystkim dressing. Dressing od OPT, od Optimum, który zakupiłem od pana Skardena, pana Szkatuły. Pozdrawiamy. I powiem Wam szczerze, ja go zakupiłem już dużo, dużo, dużo wcześniej, bodajże w zeszłym roku, to była jesień. Więc testowałem to na oponach zimowych w moim Superbie i powiem Wam szczerze, położyłem właśnie ten dressing za pomocą pędzelka ADBL-a, nie wiem, 14, 16, jak zwał, tak zwał, oraz takiego pędzelka. Kupiłem sobie pędzelek kosmetyczny. Ten pędzeleczek mega fajnie nam pasuje, przynajmniej mi, jak mamy felgę i te ranty. O, on mi tutaj pięknie wchodzi, naprawdę. Pan Szkatuła, Marcin, kładzie to pędzelkiem droższej jakości. Ja akurat takiego nie posiadałem, więc położyłem ze sztucznym włosiem. Akurat to był ADBL. Dużo łatwiej się wykłada ten środek, ten dressing, na to możecie powiedzieć, ale jest to powłoka do opon, która naprawdę u mnie się utrzymała, jeszcze do tej pory siedzi. To mamy w październiku, ją chyba kładłem, albo w listopadzie. To mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. 7 miesięcy i ona siedzi. I myłem auto, myłem opony, naprawdę kropelkowanie tej wody i tego wszystkiego jest mega fajne. No a poza tym ilość, którą się zużywa tej powłoki, wcale nie jest taka kosmiczna i jest mega wydajna. Sprawdziłem to też na swoim Superbie na oponach, na Nokianach WRD4. Położyłem na jednym boku dwie warstwy, a na drugim boku po jednej warstwie. Tak jak tu mamy położonej po jednej warstwie i tworzy nam to taką satynę, delikatną satynę. Wykorzystam mojego akurat ulubionego przyjaciela od Scangripa lampę i pokażę Wam w takim. O, spójrzcie. Tu widać zresztą, tu po tym kawałeczku, może uda mi się to ustawić w ten sposób. Obiektyw, nie wiem czy to wychwyci, tu u góry to doskonale widać. Tutaj, gdzie pokażę palcem, zwróćcie sobie uwagę, jaką fajną satynę zostawia ten dressing. Spójrzcie. Naprawdę ta powłoka, tak naprawdę, nie wiem czy to można nazwać dressingiem, ale no, tu zajechałem trochę więcej i zobaczcie. Opony wyczyściłem 3 razy. Na felgach tak naprawdę leży G-Technica C2V3. Również felgi zostały domyte, ale środkiem od Nanolexa dwukrotnie, po czym nanolexowym deironizerem. I powiem Wam szczerze, no, robię takie różne kombinacje, ponieważ ja jestem teściarzem, oprócz tego, że miłośnikiem detailingu po pewnych tam szkoleniach, ale nie o to tutaj chodzi, to również chcę Wam przekazywać tą wiedzę. Czasami trafną bardziej lub mniej, no ale to są moje spostrzeżenia. I powiem Wam szczerze, że to jest dla mnie w tej chwili najbardziej wydajny dressing, czy też powłoka do opon,
którą ja poznałem, a tych dressingów od Firebola poprzez ADBL-a, Softa, no dużo by tu wymieniać, już tych firm nawet do końca nie pamiętam, i Nanolexa, i G-Technica, no to na razie je zagina. Nie mówię, że tamte są złe, żebyście mnie jasno zrozumieli, ale jeżeli zależy Wam na mega trwałości, to spokojnie możecie sobie to zakupić. Ja nikogo nie namawiam, ale mówię, no fajnie się to kładzie. Po nałożeniu opona robi się taką, z taką niebieską, jak gdyby poświatą. Jak kładziesz pędzelkiem, robi się taka piana. Można to też kłaść gąbeczką sobie, ale wtedy ten efekt jest słabszy, bo nie do końca nam wejdzie zawsze w te rowki. Poza tym zobaczcie, opona jest naprawdę, tu nam nic nie brudzi, jest czysta. Jest fajnie przyciemniona w taką satynę, to nie jest mat, tylko satynę. No i mega hydrofobowo się utrzymuje co najmniej przez 3-4 miesiące. Później troszeczkę ta hydrofobowość zanika, ale efekt samoczyszczenia tej opony też jest bardzo duży. Także no widzicie, pantofelki Volvo zrobione w ten sposób, że przygotowane na dłuższy czas. Zobaczymy, mam nadzieję, że później nasz znajomy klient przyjedzie, zobaczymy, jak te felgi się będą zachowywały. Sam jestem ciekaw, po jakim przebiegu. Volvo jest również po serwisie powłoki od Nanolexa. Jutro Wam pokażę, jak to wyszło całkiem. Mniej więcej wygląda to tak. Auto jest naprawdę pokryte SI3D BC oraz SI3D HD. Mówcie, co chcecie o tych powłokach, ale dla mnie super powłoki. Ale dobra, nieważne. Także pantofelki zrobione przeze mnie ze środka OPT Accelerite Int The Future Tire Protection Coating. Nie robię żadnej reklamy. Odnoszę Wam i przekazuję swoje spostrzeżenia oraz wyciągam wnioski, te, które się nasuwają po dłuższym czasie. I muszę powiedzieć, że naprawdę, jeżeli Ci zależy na jakości, pewno są inne dressingi, które się łatwiej kładzie, ale pewno tyle nie wytrzymają, co ten. Także to jest powłoka, naprawdę powłoka na opony, która, umówię, u mnie działa 7 miesięcy. Jeżeli chcesz, kup, przetestuj. Nie jest najtańsza. Ona ma 236 ml. Ja zrobiłem tym chyba 4 czy 5 kompletów, 5 kompletów opon. Spójrz, tyle tego środka poszło. On był troszeczkę tutaj zalany za ten napis PO024919 A. Tak gdzieś był zalany, żeby ci nie oszukać. Tu gdzie trzymam kciuk. O, tak dotąd. Także zużyłem, nie wiem ile, może ze 30 ml, 40 na 4 czy 5 kompletów opon, już nie pamiętam. I naprawdę, jak ci znajomi przyjeżdżają, to się utrzymuje mega, mega długo. Tym bardziej w warunkach zimowych. Fakt, nie było tej zimy, także nie wiem, jak to się zachowa na dłuższy czas, ale Skoda u mnie przejechała ponad chyba bodajże 5000 km, czy 6 przez te 7 miesięcy. Tym bardziej byliśmy raz w górach i naprawdę mega się to utrzymywało i w deszczu, i w tym, i fajnie się doczyszczało. Także ja Wam polecam. Jako sprawdzony produkt dressing do opon oraz użyłem tutaj na felgi C2V3, bo to mi się fajnie sprawdza. Jest to płynne szkło z G-Technica, naprawdę też fajnie działające. Także kolejny mój filmik, jeżeli się podobał, pozostaw po sobie swój ślad. Test typowo konsumencki i dziękuję za uwagę. Rafał z Detailing Ozon Mat Płock. Cześć.